kanał. Radio kanał. Halo, halo, dzień dobry, Bartosz Gleń, witam was serdecznie po dwutygodniowej przerwie. To był dobry czas, bo reprezentacja Polski wygrała z Czarnogórą 2-1 i przybliżyła się do mundialu w Rosji, zatem ze spokojną głową możemy zająć się piłką klubową. Czas na audycję numer 6, a w niej... Ekstra klasa. Telefony, telefony, jak śpiewał świętej pamięci Grzegorz Ciechowski. Wykręcimy numery do piłkarza Pogoni Jarosława Fojuta oraz trenera, który może być na nas delikatnie zły, bo nie przestawił się jeszcze na polski czas. Poza tym wyróżnimy najważniejsze wydarzenia minionego weekendu i zastanowimy się, co jest nie tak z Krakowią. Premier League. Starcie, po którym wiele obiecywali sobie sympatycy futbolu na całym świecie. Na Emirates Arsenal grał z Manchesterem City. Mamy kilka przemyśleń i na pewno się nimi podzielimy. Wenger in, Wenger out. 21 rok pracy Francuza w Londynie wywołuje liczne dyskusje, dlatego postanowiliśmy zająć się sprawą. Ponadto konkurs do wygrania 2 kupony do sklepu Ergol i propozycja muzyczna, czyli przyjemne, nienachalne, elektroniczne brzmienia. Zaczynamy! Radio kanał. To jest ten moment, kiedy mogę już ujawnić personalia gości ekspertów. Rafał Nachorny. Dzień dobry. I Wojciech Jagoda. Dzień dobry. Panowie, witam was serdecznie. Zanim wejdziemy w bardzo poważne rozważania, to chciałbym uporządkować pewne sprawy i wskazać MVP weekendu. Wiemy, że show zrobił Robert Lewandowski, że Roger Federer wygląda jak młody Bóg, że Kamil Grosicki ma już swój portret w ratuszu Kingston upon Hull. Wreszcie, że Zygmunt, Ziggy, Gordon to ligowiec pełną gębą. Wojtek, byłeś, widziałeś mecz w Białymstoku. Zygmunt rzeczywiście zasłużył na ducha puszczy? Absolutne zmartwychwstanie kogoś, kto wydawało się nie ma prawa grać na poziomie ekstraklasy. I pierwszy mecz, którym wszedł w drugiej połowie, czyli spotkanie przeciwko Lechii i całe spotkanie przeciwko Śląskowi Wrocław, pokazywały, że Gordon w ekstraklasie to absolutna pomyłka, ale tak nie jest. Ten facet potrafi grać w piłkę. Rafał, przychylasz się do stanowiska Wojtka, czy masz swojego człowieka? No ja nie będę oryginalny, choć z Wojtkiem się nie zgodzę. Robert Lewandowski zasłużył na miano króla polowania, strzela w kadrze, strzela w reprezentacji. Zdobywanie bramek w ogóle go nie nudzi. To Wojtek jednak wygrał. Zaczniemy ekstraklasą. Już teraz, Polska Liga. Sławomir Peszko na prawo nogę. Peszko! Zaczynamy od połączenia telefonicznego. Dziś gość specjalny, nieobciążony odpowiedzialnością za wynik, trener, obserwator. Państwa i naszym gościem Czesław Michniewicz. Dzień dobry, trenerze. Witam serdecznie. Panie trenerze, wyczuwam azjatycki akcent. Czy dobrze kombinuję? Dobrze kombinuję? Tak, tak, tak. Jeszcze nie przestawiłem się na polski czas nawet. Dzisiaj stałem rano o 5, bałem się, że mogę zaspać na wasz program. Ale stałem rano o 5, bo jednak różnica 6 godzin robi swoje w Pekinie i u nas. Znajoma mojej teściowej, słysząc, że ktoś gdzieś pojechał, ma w zwyczaju pytać, za czym tam. Więc ja pozwolę sobie zapytać, za czym do Chin, trenerze? Wypoczynek, zwiedzanie, a może jakaś robótka się kroi? Wszystkiego po trochu. Współpracujemy tutaj, myślę o IPSO, to jest firma, która zajmuje się szkoleniami scoutingowymi, współpracuje z Chińczykami, z dużą firmą chińską, która odpowiada za piłkę nożną w Chinach, za marketing, za różne inne rzeczy. Zostaliśmy zaproszeni do Chin, mieliśmy okazję obejrzeć, jak funkcjonuje klub Ekstraklasy, jak funkcjonuje klub na zapleczu Ekstraklasy, jak funkcjonuje klub w najwyższej lidze kobiecej. Jakieś wnioski, ciekawe spostrzeżenia. Też byliśmy pytani o to, jak u nas ta liga wygląda od kuchni, na co zwracamy uwagę. Także myślę, że bardzo ciekawy, owocny wyjazd.
kameralną, familijną wręcz. Nieciecze zamienił pan na Pekin. Brakowało trochę gwarnego miejsca? Zgiełku? Nie, powiem szczerze, że nie chciałbym mieszkać w Pekinie. Ponad 20 milionów mieszkańców, wieczny korek i ten smog, o którym się dużo mówi, on rzeczywiście tam jest, także to ładne miasto, nowoczesne miasto, dużo pięknych budowli, dużo pięknych samochodów na ulicach, ale tłoknie miłosierne i cieszyłem się, jak wylądowałem w Warszawie i przyjechałem do Gdyni i zobaczyłem, że jest dużo miejsca, nie ma korków, ładna pogoda i piękne niebo. Jestem przekonany, że kilka meczów Ekstraklasy podczas minionego weekendu pan obejrzał. Chciałem zapytać o jeden konkretny. Jagiellonia Brookbet Termalika. Podobała się panu gra gości? Przyznam szczerze, że nie oglądałem tego meczu. Obejrzę sobie go z odtworzenia, ponieważ wybrałem się na żywo na mecz Lechii z Zagłębią, bo wynik znam, widziałem tylko skrót sytuację. Niech podzielą się cudów. No, zespół wiem, jak gra, na co kogo stać, także tutaj obejrzę sobie dzisiaj powtórkę. I na pewno cudów się nie spodziewam. Oczywiście wynik 1-0 na wyjeździe po rzucie karnym, mówi się, że problematycznym, no, nie mnie oceniać, bo dzisiaj się troszeczkę z boku z innej perspektywy na to patrzę. Pretekst był ku temu, żeby ten rzut karny podyktować i na pewno sytuacja się komplikuje Termaliki. Panie trenerze, a wciąż nie wiemy, dlaczego podziękowano panu za współpracę. To wszystko wygląda bardzo enigmatycznie. Też chciałbym to wiedzieć, jak w tym polskim filmie. Ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo to nie jest tak, że po trenerze, po mnie czy po moich kolegach, jak stracimy pracę, to spływa, że jesteśmy już odporni na to. Zawsze jest jakiś żal, rozterka, że tak się stało. Ja szczerze mówiąc nie widziałem powodu do tego, żebym miał tą pracę tracić. Zaczęliśmy trzema trudnymi meczami. Mówiłem od początku, o tym mówiłem o tym już jesienią, że zaczniemy bardzo trudno. Trzy spotkania. Trzy tygodnie temu byliśmy powszechnie chwaleni za mecz w Warszawie. Wygraliśmy dobre spotkanie i byliśmy nawet bliscy zwycięstwa. Remis był sprawiedliwy jak najbardziej. Później graliśmy z Ruchem, który jest rewelacją. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, co warto podkreślić. W trzech naszych meczach, poza Śląskiem w zasadzie ten mecz tam nie wyszedł, bramkarze byli zbierani do 11 kolejki w różnych przeciwnych. Także te sytuacje były. Brakowało nam troszeczkę spokoju pod bramką. Jednej czy drugiej bramki jak w meczu z Ruchem i dzisiaj pewno bym pracował dalej, ale no, ktoś taką decyzję podjął, to jest prawo właścicieli, oni mają swoje racje, swoje jak gdyby uprzywilejowani są w tej sytuacji, no a my trenerzy musimy przyjmować to z pokorą. A jest pan zaskoczony, że drużynę przejął pana wieloletni asystent? Czy nie chciałbym za dużo na ten temat mówić, oczywiście, że tak, jestem zaskoczony i uważam, że no nie tak się umawialiśmy, nie tak to miało wszystko funkcjonować, ale spodziewałem się takiej reakcji ze strony węgierskiego, bo o tym co zobaczyłem już przez dłuższy czas, że no nie było tak jak w innych klubach i na pewno mam żal też do siebie, że nie udało mi się w porę zareagować na pewne rzeczy, ale też na nie wszystkie rzeczy miałem wpływ. To jest tak jak mówię, klub, właściciel, on decyduje o wielu kwestiach personalnych, ale wyszło tak jak wyszło, ale uważam, że to nie jest dobra tendencja, bo wolałbym, żeby trenerzy, ci, którzy zostają w Ekstraklasie, dostają swoją szansę. Dzisiaj widziałem zajawkę wywiadu z Robertem Podlińskim w rękawicach bokserskim gdzieś tam w internecie. Zrobią wynik na dole, czyli pierwsza, druga liga, dostają swoją szansę w Ekstraklasie i to jest, uważam, właściwe i uczciwe postawienie sprawy. A takie skakiwanie za swojego pryncypała przez lata, z którym razem pracowałeś i mówienie, że teraz jest wesoło, w szatni wszyscy się uśmiechają, to mi się nie podoba. O jedną z tych rzeczy chciałem pana zapytać, o suwerenność, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Martin Mikowicz, opiniował pan ten transfer? Nie, absolutnie, to była niespodzianka, zresztą myślę, że to też miało jakiś wpływ na obecną sytuację, że rozmawiacie z bezrobotnym trenerem. Ja absolutnie tego zawodnika nie znałem, nie potrzebowałem takiego zawodnika, naszym problemem było to, że mieliśmy mały zespół, przy stałych fragmentach gry traciliśmy bramki, chociażby na Legii, poprzez to, że brakowało nam wzrostu. Jeszcze jak wypadł Syra, czy nie było Szarka, są wysocy zawodnicy. Mikowicz kompletnie nieznany dla mnie zawodnik. Ktoś go wcześniej oglądał z klubu i podjął decyzję, ale to nie jest moja decyzja. Uważam, że będzie miał trudno ten chłopak w Ekstraklasie, bo to jest bardzo niewielki, malutki chłopak. On pewno umie grać w piłkę, w Trnawie grał. Insigne? Panie trenerze, Insigne nie będzie polskiej ligi? Raczej nie. To jest inny typ zawodnika. To nie jest taki dynamiczny zawodnik, jak bywało w przeszłości. Niewysocy zawodnicy, ale bardzo szybcy, dynamiczni. Pamiętam Tomka Moskałę, taki lewonożny zawodnik, to bardzo szybki w grodzisku, bo to jest podobne parametry, ale to mówię, czas pokaże. Ja nie chciałbym tutaj absolutnie odbierać mu umiejętności temu chłopakowi, ale zobaczymy, no, czas pokaże. Ja akurat w tamtym momencie potrzebowałem kogoś innego, mieliśmy gdzie indziej problem, no ale ktoś podjął taką decyzję.
Panie trenerze, ostatnie pytanie. Którego piłkarza zabrałby pan najchętniej do nowego klubu z Niecieczy? Jednego tylko bym zabrał. Jednego jako człowieka, jako piłkarza, profesjonalistę, Artem Puticew, można powiedzieć wzór. Jeśli robisz jakieś zadania domowe, wypracowania, to zawsze świeci przykładem, zachowałem sobie to jego wypracowanie na pamiątkę. Też fantastycznie zachował się. Po moim zwolnieniu napisał mi SMS-a po rosyjsku takiego, aż człowiekowi łezka się zakręciła wokół. I to był jeden z nielicznych SMS-ów, przyznam szczerze, z szatni. Po moim zwolnieniu to też dużo mówi. Czesław Michniewicz był z nami. Trenerze, dziękujemy i życzymy szybkiego powrotu do Ekstraklasy. Dziękuję, pozdrawiam. Radio Kanał. Panowie, znajduję tutaj taką pewną analogię. Nieciecza, Leicester. Zostaje zwolniony pierwszy trener, drużynę przejmuje asystent. W Leicester wygląda to na razie, Rafał, bardzo obiecująco. Jeśli dobrze liczę, 4 mecze, 4 zwycięstwa. Natomiast trener... Plus awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tak jest, oni są jeszcze w elicie, to o tym też trzeba pamiętać. Natomiast Marcin Węgrzewski zaczął od porażki w Białymstoku. Jakie jest wasze zdanie na temat przejmowania drużyny przez asystentów? No to się zdarza. Wspomniałeś samego Craiga Szekspira, wspomniałeś Leicester. Tutaj zwolniono Czesława Michniewicza, zajął jego miejsce asystent. Nie wiadomo na jak długo, bo tutaj też decyzje nie zostały podjęte. Wracając do tego meczu w Białymstoku, ja twierdzę tak samo jak Czesław Michniewicz, że był pretekst do podyktowania rzutu karnego, ale wcześniej zauważyłem taką sytuację, że sędzia zlitował się nad zawodnikiem Jagiellonii, Góralskim. Białostoczanie mogli kończyć mecz w dziesiątkę, grali do końca w 11, strzelili wtedy bramkę, także też różnie to mogło się potoczyć, no ale wiemy doskonale, że tak wygląda piłka nożna, że futbol jest okrutny dla jednych, a czasami wynosi tych drugich, którzy nie zasługują często na lepszy wynik. Wojtek, byłeś w Białymstoku, widziałeś debiut trenera Węgrzewskiego. Zdaje mi się, że Michał Probierz nie jest zwolennikiem takich ruchów. Michał Probierz lubi pływać pod prąd, lubi wypowiadać rzeczy niepopularne, bo wtedy o nim mówi się, przepraszam, bardzo dużo. Zastanawiam się, jak ocenić to, co się wydarzyło w Niecieczy i dochodzę do wniosku, że Marcin Węglewski miał prawo po tylu latach wspólnego futbolowego pożycia z Czesławem Michniewiczem zdecydować się na rozwód. Bez orzekania o winie. Długo pracowali razem. To oznacza, że Czesław Michniewicz cenił swojego asystenta, no bo nie wyobrażam sobie, że pracował z kimś, o kim myślał, że nie jest dobrym fachowcem. Pracowali długo, w pewnym momencie asystent dostał konkretną propozycję zmiany swojego życia, pomyślenia o swojej rodzinie, popracowania na swoje nazwisko i z tej propozycji skorzystał. Rozumiem rozgoryczenie Czesia, rany są świeże, więc być może przez jakiś czas lepiej by było w ogóle o tym nie rozmawiać i za 2 tygodnie, za 3, za miesiąc spokojnie powiedzieć o tym, co leży mu na sercu. Wspomniał Czesiek, że jest zwolennikiem takiej oto drogi trenerów na szczyt. Najpierw druga liga, później pierwsza, później Ekstraklasa. Chciałbym Czeskowi przypomnieć, w jaki sposób on znalazł się na stanowisku pierwszego trenera Lecha Poznań. Był asystentem w Amice. Nagle się okazało, że w Lechu coś gdzieś nie wyszło. Dostał szansę jako nikomu nieznany szkoleniowiec i z Lechem zdobył Puchar Polski. Trzymam kciuki za nowego trenera Brukbetu i jestem przekonany, że Czesław Michniewicz niedługo powróci do Ekstraklasy jako szkoleniowiec któregoś z klubów i Ekstraklasa na tym skorzysta. A twoim zdaniem obecne miejsce Brukbetu, czyli pierwsza ósemka, to jest wynik na miarę możliwości, patrząc na kadrę, czy ponad stan? Ciężko mi jest sklasyfikować Brukbet i ocenić, jaka jest siła tego zespołu. Wiem, że w tym sezonie widziałem 2 Brukbety. Brukbet jesienny, który gromadził punkty, ale grał
nudną, brzydką piłkę. I Brookbet wiosenny, który szachował Legię przy Łazienkowskiej, który w meczu z Lechią wykreował Duszana Kuciaka na piłkarza kolejki, który w spotkaniu z tak chwalonym przez nas ruchem Chorzów przez cały czas grał na połowie ruchu, wymienił ponad 500 podań, na poziomie celności podań ponad 80%. To pokazuje, że Michniewicz robił w Niecieczy naprawdę dobrą robotę. No ale każdy z nas ma jakiegoś szefa. Szefowie Cześka zdecydowali, że z nim już pracować nie chcą, ale na tym świat się Czesiu nie kończy. Jeden mecz w 2017 roku Brookbetowi nie wyszedł. O tym meczu wspomniał trener Czesław Michniewicz. Czyli ten ostatni, pożegnalny mecz ze Śląskiem Wrocław. Dobrze, czas na trzy pojęcia w pewnym sensie oddające wydarzenia weekendu. Zaczniemy od pochwał. Mecz kolejki. Było spotkanie, które wprowadziło was w stany euforyczne? Nie było spotkania, według mnie takiego, który pamiętałbym jeszcze przez kilka najbliższych dni. Myślę, że najciekawiej działo się w Gdańsku. Mnie tam zaimponowała Lechia, która po trzech porażkach z rzędu potrafiła pokonać mimo wszystko silne, choć nie tak dobre jak na początku sezonu, Zagłębie Lubin. Lidera po pięciu kolejkach, tak. Jestem cały czas pod wrażeniem dobrej gry Duszana Kucjaka w bramce Lechii. Uważam, że to był strzał w dziesiątkę transferowy trenera Piotra Nowaka i właścicieli klubu z Gdańska. No i oczywiście, tak jak wszyscy, patrzyłem z przyjemnością na grę Rafała Wolskiego, który walnie przyczynił się do zwycięstwa Lechii nad Lubinianami. Wojtek, byłeś w Białymstoku, byłeś też w Płocku i coś mi mówi, że pierwsza połowa Wisły w Płocku to rzecz godna uwagi. Fajny mecz i tu ciekawa sprawa, bo wiedziałem, że w tej kolejce wybieram się w dwie delegacje, do Płocka i do Białegostoku. Byłem przekonany, że w Płocku będzie jako tako, a zobaczę meczycho w Białymstoku. Było absolutnie odwrotnie. Nuda w Białymstoku i fajne męskie granie w piłkę w Płocku. Co prawda w wykonaniu tylko jednego zespołu, bo Krakowia absolutnie nie dojechała, ale Wisła miała w sobie wystarczająco dużo jakości, żeby zapełnić 90 minut fajnym graniem. Jestem przekonany, że Deleu zawsze marzył, być może cały czas marzy, żeby zagrać w piłkę przeciwko tak dobremu napastnikowi, jakim jest Kun Agüero. W Płocku zagrał przeciwko innemu Kunowi, Dominikowi Kunowi, i pozwolił temu skrzydłowemu, o którym już prawie ekstraklasa zapomniała. Zapomnieliśmy już, że kiedyś z Olsztyna przyjeżdżał do Szczecina niezwykle utalentowany, błyskotliwy skrzydłowy, bo dla Dominika Kuna ostatnie miesiące nie były dobre, ale w spotkaniu przeciwko Krakowi pokazał, że nadal potrafi być błyskotliwy, nadal potrafi wygrać pojedynek na skrzydle i kapitalnie dośrodkować do dobrze dysponowanego środkowego napastnika. Brawo dla Dominika Kuna. Szukał tego drugiego trener Kaczmarek. Merebaszwili to pewniak i wydaje się, że go znalazł. Reca rozczarowuje. Nie tak wyobrażaliśmy sobie jego grę w 2017 roku, ale pojawił się Kun i tak jak mówisz, to był bardzo dobry mecz tego gracza. A teraz wyróżnienie w kategorii. Pan piłkarz. Rzucam kandydaturę Joana Romana. Budowany konsekwentnie przez trenera Urbana, odwrócił uwagę od Roberta Picha. Skrzydłowi w Płocku, o nich mówiliśmy przed chwilą. Skrzydłowi w Śląsku to też są ludzie, na których trener może absolutnie liczyć. Czy widzisz u Romana, Rafale, taki kataloński sznyt? Widzę, owszem, ale mój kandydat nazywa się inaczej. Ja postawiłem tym razem na Michała Kucharczyka z Legii. Nie tylko za ostatnie spotkanie, ale także za kilka poprzednich. W spotkaniu w Warszawie na Łazienkowskiej. Może ten gol nie był efektowny, bo strzelony z bliska, ale po raz kolejny potwierdził Kucharczyk, że może grać na kilku różnych pozycjach. Ja chciałem trochę odmienić konwencję tego programu i zamiast piłkarza, pana piłkarza, wybrać dzisiaj pana trenera, bo imponuje mi od kilku kolejek Franciszek Smuda. Być może to jest jedyny moment. To nie tylko tobie. Może to jest jedyny moment, by go wyróżnić, bo
Górnik Łęczna mimo serii trzech spotkań. Były już, były, wiesz, pochwały dwa tygodnie tak? temu za mecz, aha, za mecz w Poznaniu. No w każdym razie teraz po tym 0-0 w Poznaniu przyszło 4-2 w Gdyni i tutaj trzeba pochwalić zastrzelenie czterech bramek nad morzem drużynę Franciszka Smudy. Ja odnoszę takie wrażenie, że za często czytam w polskich mediach o tym, jak Franc Smuda zepsuł nam Euro, mimo że minęło już od tamtego czasu prawie 5 lat, jak spadał z Regensburgiem z drugiej do trzeciej ligi niemieckiej. No, a on tutaj cały czas nam udowadnia, że potrafi prowadzić drużynę w ligowych bojach. Przypomnę, jak zaczął po 0-5, od 0-5 w Warszawie, potem było 0-5 z Jagiellonią. Trudne, tak. Wielu prezesów klubów już by pewnie zwolniło takiego trenera, a tutaj pozwolono mu pracować i będę trzymał kciuki, żeby Górnik Łęczna z Francem Smudą utrzymali się w Ekstraklasie. Wojtek, zastanawialiśmy się, co będzie dalej po meczu w Poznaniu, bo mimo dobrego występu, ciekawych pomysłów, to tylko punkt. Ale zrobili ten krok Górnicy z Łęcznej. Tak, no cztery gole strzelone na wyjeździe muszą robić wrażenie, nawet gdy przeciwnikiem jest Arka Gdynia, która w rundzie rewanżowej Ekstraklasy jest obok Krakowi zespołem najsłabiej punktującym. Łęcznianie zrobili swoje, chyba nawet zrobili więcej niż można było oczekiwać. Cztery bramki w Gdyni robią wrażenie. Zrobił wrażenie gol Brześka Bonina. Z Boninio w takiej formie jak w ostatnich dwóch, trzech spotkaniach Górnik Łęczna powinien utrzymać się w lidze. Ty zaproponowałeś jako swojego kandydata w kategorii pan piłkarz Romana. Rafał wspomniał o Franciszku Smudzie, to ja chwilkę o obu panach. Myślę, że i Roman i Smuda uczą nas wszystkich pokory. Pokory uczy nas Ekstraklasa. Warto trochę poczekać z ocenami, z opiniami. Warto dać szansę każdemu. Roman przywitał się z Ekstraklasą w sposób zły, słaby. Franciszek Smuda wracał na ławkę trenerską w stylu jeszcze gorszym. A dziś ty chwalisz skrzydłowego Śląska. Rafał chwali trenera Górnika Łęczna i nie są to pochwały na wyrost. Obaj panowie na te pochwały w kolejce numer 27 na pewno zasłużyli. I pomyślałem sobie, że idąc tym tropem, chciałbyś pochwalić Mateusza Piątkowskiego. No, Mateusz Piątkowski rozstawał się z Ekstraklasą pokłócony z Michałem Probierzem po sezonie życia z dwucyfrową liczbą strzelonych goli. To goli niezwykle efektownych. Wyjechał na Saksy, na Cypr. Zastanawiam się po co. Z tego co wiem, pochodzi z bogatej rodziny, nie musi poszukiwać futbolu pieniędzy, a jednak pojechał na Cypr właśnie po to, żeby zarobić jeszcze więcej. Tam tak jak Semih Stilić, też tego nie ukrywa. Tam mu nie wyszło, wrócił do Ekstraklasy. Początek w Płocku nie był dobry. Wyglądał na piłkarza, który do końca wiosny będzie cieniem Kante. A dziś Marcin Kaczmarek ma dwie bardzo skuteczne dziewiątki. Myślę, że tylko Nenad Bielica w Lechu Poznań może pochwalić się dwoma dziewiątkami, które seryjnie strzelają gole. Być może Cypr... Z takim strzelcem można myśleć o górnej ósemce. Być może Cypr był dla Mateusza Piątkowskiego miejscem, w którym chciał jeszcze, z którego chciał jeszcze ruszyć dalej w Europę. Nie tylko po to, by zarabiać pieniądze, by robić karierę. Nie udało się, wrócił do Polski. I tutaj na szczęście dla kibiców z Płocka strzela gole. Została nam ostatnia kwestia. Do zapomnienia. Czyli wbijamy szpilę. Kogo namierzyliście? No ja namierzyłem Macieja Gajosa za faul na Krzysztofie Mączyńskim. Mam takie wrażenie, że wymieniając za dużo piłkarzy kontuzjowanych przed transmisją, czy na wstępie transmisji, to nie najlepiej się z tym czuję. I jak zobaczyłem ten faul, który został ukarany tylko żółtą kartką, to znów miałem takie mieszane uczucia. Wiem, że to była sytuacja z rodzaju, że sędzia mógł pokazać czerwoną, ale równie dobrze mógł pokazać żółtą. Zdecydował się na to drugie rozwiązanie, arbiter. No ale jeśli chcemy unikać takich sytuacji, jak w spotkaniu Walia Irlandia, gdy
dwie kości, strzałkową i piszczelową, Taylor złamał Colemanowi, to moim zdaniem za takie faule jak Macieja Gajosa na Krzysztofie Mączyńskim zdaję sobie sprawę, że mogło to być nieumyślne, bo rzeczywiście Gajos miał głowę odwróconą w inną stronę. Powinno się jednak karać czerwoną kartką. Ja namierzyłem Mateusza Cetnarskiego, ale było to bardzo łatwe. Mateusz sam się wystawił. Pamiętamy, chociaż już zaczynamy zapominać, że on w poprzednim sezonie wyglądał chyba jeszcze lepiej niż w tym Cesarz Estonii. Był prawdziwą gwiazdą ligi, ciągnął Krakowie na szczyt ligowej tabeli. Co stało się po kilku miesiącach? Dwucyfrówki, prawda? Ma... W liczbach i tak, w asystach i golach. Nie ma Mateusza, ale to można by mu jeszcze wybaczyć, że jest pod formą, ale to, co zrobił w Płocku, w meczu, w którym jego zespół grał o życie na oczach kilkuset fanów Krakowi, chodzenie po boisku, ostentacyjne olewanie meczu, brak walki, aż się dziwię, że Jacek Zieliński, patrząc na to, co robiła jego gwiazda, gwiazda drużyny, wytrzymał aż 45 minut. Ja po 30 minutach zarzuciłbym wędkę i zdjąłbym Mateusza z boiska. A mnie w bardzo dziwny i taki niefajny sposób zaskoczył Nadir Ćivci, który przyjmował piłkę w sposób absolutnie nie do zaakceptowania. Nadir Ćivci, który jest w jednej drużynie z naszym kolejnym rozmówcą. Teraz wykręcimy sobie numer do piłkarza, który może pochwalić się przyłożeniem i podwyższeniem, a tacy ludzie w futbolu amerykańskim zarabiają wielkie pieniądze. Naszym gościem Jeff, czyli szef obrony Pogoni, Jarosław Fojut. Witamy Cię, Jarku. Dzień dobry, witamy tam serdecznie. Jarek, powrót z Warszawy był komfortowy? Samolotem czy jednak autokar? Nie, jednak autokar, czyli tak jak zwykle. Wiesz co, bo my jedziemy 4.30, Warszawa-Szczecin, no chyba, że zabieramy Mariusza Wróblewskiego z Poznania, wtedy 5 godzin. A jaki był Wasz czas przejazdu? No nie dużo dłużej, akurat jechaliśmy 6 godzin, dojechaliśmy do Szczecina, zrobiliśmy odnowę i niedzielę mogliśmy spędzić w łóżku i z rodzinami. Trener Michniewicz, z którym niedawno rozmawialiśmy, jakiś czas temu rzucił prognozę, że Pogoni nie będzie w pierwszej ósemce. Co ty na to? Nie chcę komentować jego słów, aczkolwiek z tego co pamiętam, kiedy trener Michniewicz obejmował Pogoń Szczecin, to Pogoń była w gorszej sytuacji. A wydaje mi się, że stać nas na to i na pewno jest to ciągle bardzo możliwe, żebyśmy awansowali do tej ósemki. To jest naszym celem minimum w tym sezonie. Z Legią nie udało Wam się ugrać choćby punktu. Na co byś wskazał w pierwszej kolejności? Na nieskuteczność? Bo wydaje mi się, że sytuacje były, że jak na mecz w Warszawie, to wypracowaliście sobie kilka fajnych rzeczy. Znaczy na pewno, powtórzę się tak, jak każdy zawodnik, każdy trener mówi po meczu w Warszawie z Legią. Na pewno grając tam trzeba wykorzystywać swoje szanse i żeby wyjechać stamtąd z punktami. Teraz Legia skupia się tylko i wyłącznie na lidze. Widać, że są bardzo pewni siebie po tej, że tak powiem, fajnej wycieczce do Europy. I na pewno nie było łatwo w tym meczu. Do 70, do 65 minuty wyglądało to dosyć fajnie. Ja osobiście czułem taką kontrolę nad tym, mimo tego, że Legia strzeliła dwie bramki w pierwszej połowie, które były na minimalnych spalonych. Jakoś tam udawało nam się zrealizować nasze cele. No ale zabrakło nam na pewno nie wiem, sił czy czego, ale nie udało nam się tego wygrać z nimi. Czego zabrakło dokładnie, ciężko jest mi powiedzieć. No, ja jeszcze nie analizowaliśmy meczu, ale wydaje mi się, że przede wszystkim takiej koncentracji jeszcze większej. Jarek, a może skuteczności Nadira Ćivciego? Ty znasz dobrze tego chłopaka. W jakiś sposób opiniowałeś ten transfer? Znaczy tak. Były pytania do mnie. Wydaje mi się, że zupełnie normalne, że klub pytał się mnie o Nadira. Ja Nadira bardzo dobrze wspominam gry w Szkocji. Skuteczności, żeby być skutecznym, trzeba mieć swoje sytuacje. Nadir nie miał swoich sytuacji, więc na pewno nie mógł być skuteczny. Wiesz co, nie najlepiej przyjmował piłkę?
to też zaważyło na tym, że nie oddawał strzałów. Nie wiem, co mam powiedzieć. Znaczy, to jest pytanie do mnie, czy dobrze przyjmował piłkę, czy nie. No tak jak mówię, ja nie oglądałem meczu. Jeśli chodzi o jego formę i jego grę, to na pewno wszyscy chcieliby, żeby grał dużo lepiej. Jest to jego chyba trzeci mecz, w którym zagrał od pierwszej do 90 minuty. Nie grał wcześniej 7 miesięcy. Ja jestem w stanie to zrozumieć, że Nadir jest nie najwyższej w swojej formie, ale akurat jeśli chodzi o niego i jego przyszłość, to oczywiście wierzę. Nie ukrywam, że sam też oczekiwałem więcej i tutaj pewnie kibice i trener wszyscy oczekiwali więcej, ale patrząc na to naprawdę bardzo realistycznie na transfer, na jego sytuację, jest to chłopak pierwszy raz, w ogóle to była jego wycieczka do Polski i jestem w stanie to zrozumieć. Aczkolwiek patrząc na jakoś tak na dobro klubu i na taką generalną naszą sytuację, no to na pewno potrzebujemy Nadira w wysokiej formie. Strzelca, tak, który zagwarantuje wam goli, bo wtedy na pewno będzie łatwiej. Jarek, o muzykę cię chciałem teraz zapytać. Muzyka przed meczem, ważna rzecz? Na pewno ważna, aczkolwiek dla mnie nie jest jakoś najważniejsza, ale patrząc przez pryzmat szatni i chłopaków, którzy często mają słuchawki na uszach i muzyka, która jest puszczana w szatni, jest to ważny element przygotowania się do meczu. Dawid Kudła to jest ten człowiek, który decyduje o brzmieniu w szatni. Dobre informacje otrzymałem? Tak, tak. Znaczy jest kilku, ale Dawid Kudła jest jednym z nich. I kiedy on jest w składzie i kiedy jest z nami w szatni, to on jest odpowiedzialny za muzykę, ale też Rafał Murawski często puszcza muzykę. Teraz, kiedy Rafała nie była, to młody Marcin Witkowski puszczał, więc generalnie brzmienia i muzyka jest bardzo podobna, więc wiemy, co możemy oczekiwać, jeśli chodzi o nuty, które lecą przed meczem. I ostatnia rzecz, ostatni koncert, na jakim byłeś? Ostatni koncert to był OSR w Goleniowie, albo w Gryfin, już nie pamiętam dokładnie. I tą informacją kończymy. Jarosław Fojut był z nami. Dziękuję, Jarek. Serdecznie pozdrawiam i życzymy jego. Również pozdrawiamy. Radio Kanał. To jeszcze chwilę zostaniemy przy muzyce. Wojtek, kiedy ty byłeś piłkarzem, grałeś w Legii, to kto był wodzirejem i co było wtedy grane? Ja mam wrażenie, że nie było zwyczaju grania muzyki w szatni. Nie można też było wejść w posiadanie tych potężnych, wielkich, poważnie wyglądających słuchawek. Jeżeli ktoś miał dojścia do wujka, który handlował elektroniką, jeździł do Singapuru po towar, to mógł mieć jakiegoś fajnego Walkmana i to w zasadzie wszystko. A magnetofon? Ale magnetofon stał w szatni? Kaseciak. Nie. W szatni Legii na pewno czegoś takiego nie było. Coś plumkało u masażystów. Tak to wtedy wyglądało. Tam toczyło się towarzyskie życie w szatni. Jeżeli chodzi o muzykę, to nie mam się czym pochwalić, bo pamiętam, że jeżeli już czegoś słuchaliśmy, to na czele naszej legijnej listy przebojów był, aż boję się do tego przyznać, Modern Talking. To jest podejrzewam ACDC, ale jak Modern Talking, to To też ciekawe wskazanie. O Krakowi jeszcze mieliśmy pomówić. Co jest największym problemem Krakowi? Stan umysłu piłkarzy? Zdecydowanie tak. Krakowia głowami jest gdzieś wysoko w chmurach. Mam wrażenie, że piłkarze Krakowi zastanawiają się, czy jeszcze w tym sezonie zajmą tak wysoką pozycję, która pozwoli im grać w przyszłych rozgrywkach w europejskich pucharach. Nie są przygotowani mentalnie do tego, żeby kupić w poniedziałek rano przegląd sportowy i spojrzeć w tabelę. Przedostatnie miejsce, panowie. Jest ogromny problem. Trzeba spiąć pośladki i zacząć walczyć. Dla profesora Filipiaka zapewnia świetne warunki treningu, płaci na czas, z tego co wiem, niezłe pieniądze. Nikt się przynajmniej głośno do tej pory na pana profesora nie skarżył, więc można powiedzieć dziękuję w bardzo prosty sposób. Zagrać
na miarę możliwości. Nawet Cracovia tak osłabiona jak w sobotę w Płocku nie ma prawa przejść obok meczu w taki sposób. Panuje nad sytuacją Jacek Zieliński, Rafale? No właśnie, to bardzo doświadczony trener, ja mu jak najlepiej życzę. Mam też w uszach jeszcze słowa prezesa profesora Filipiaka w programie Liga Plus Ekstra, który mówił, że trener Jacek Zieliński do końca sezonu może być o pracę w Cracovii spokojny. Tymczasem ten zjazd drużyny w ligowej tabeli jest no tak szybki i tak niebezpieczny, że zastanawiam się, czy nie żałuję tych słów profesor Filipiak, ale mam nadzieję, że jednak dotrzyma słowa i da szansę trenerowi Zielińskiemu i jego podopiecznym powalczyć o utrzymanie w lidze, bo to ósemce to chyba już trzeba zapomnieć. Tak, fatalnie kształtuje się ten 2017 rok w wykonaniu pasów. Zobaczymy, jakie będą komunikaty z Cracovia w najbliższych dniach. Okej, zostawiamy Ekstraklasę. Kolejne minuty poświęcimy Wyspom Brytyjskim. Starcie Arsenal-Manchester City i przyszłość Arsena Wengera. O tym już za moment. Jej wysokość Premier League. Arsenal uniknął porażki, choć dwa razy musiał gonić wynik. Czy to waszym zdaniem wpłynęło na spokojny sen Arsena Wengera? No, pierwszy spokojny sen od wielu tygodni. Przecież 5 ostatnich meczów Arsenalu w lidze to jedno zwycięstwo, 4 porażki. I ta straszna zapaść w dwumeczu z Bayernem Monachium w bramkach 2-10. Na pewno Arsen Wenger nie spał spokojnie, chociaż twierdzi, że chce w dalszym ciągu pracować w piłce. Przypuszczalnie w Arsenalu, choć tutaj decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Zwrócił Thierry Henry na uwagę na ważne takie momenty w spotkaniu z Manchesterem City, że on nie zauważył wielkiej radości wśród piłkarzy po strzeleniu wyrównującego gola na 1-1, na 2-2. Inaczej pamięta kanonierów, gdy sam był piłkarzem, a jeszcze kilka tygodni temu, że więcej radości sprawiało im zdobywanie goli, więcej radości sprawiały zwycięstwa. No tych zwycięstw ostatnio nie ma. Ten dystans do top 4, o który Arsenal walczy, powiększa się, wynosi już w tej chwili 7 punktów. Wiem o tym, że Arsenal ma jeszcze 2 zaległe spotkania, ale to niewiele zmienia, bo kilka zespołów wyprzedzających kanonierów też ma jeszcze zaległości do odrobienia. Walczą też kanonierzy o Puchar Anglii, więc jestem spokojny o to, bo pewnie za chwilę zapytasz, czy Arsen Wenger ma odejść, czy ma zostać. Na pewno do końca sezonu może być spokojny o robotę, a sam mówi o sobie, że emerytura jest dla młodych ludzi, on jest za stary na emeryturę. Ale spójrzmy, dwóch ofensywnych graczy ze światowego topu, Ezil i Sanchez, tu pewnie się zgadzamy. Znakomity bramkarz, teraz kontuzjowany, ale jest, Petr Cech, doświadczony trener. A czego nie ma, czego brakuje, by otrzymać, Wojtek, przydomek elitarni? Mam wrażenie, że Wenger jest już w Arsenalu za długo i szuka formuły, jak zrezygnować z czegoś, w czym siedzi po uszy od 96 roku. To jest bardzo trudna sprawa. Trudna sprawa dla wszystkich, dla właścicieli klubu, dla piłkarzy, z którymi pracuje w szatni, ale najtrudniejsza dla samego zainteresowanego. No bo co? Odejść, powiedzieć nie. Wiesz co, nie bardzo odejść, bo z tego, co mówi Arsen Wenger, w ostatnich dniach słyszeliśmy takie wypowiedzi, jak podjąłem decyzję, nie zrezygnuję, bo emerytura jest jak śmierć. Także nie wydaje mi się, żeby Arsen Wenger powiedział dość, tak jak... Tak, ja myślę, że to jest trudniejsze dla właścicieli niż dla Wengera. No i Rafał, teraz wskaż mi człowieka, który przyjdzie do Arsena Wengera w Arsenalu i powie dziękujemy, ale mamy inne pomysły na przyszłość. Proszę, Wojtek. Może powinien to zrobić sam? Jeżeli nadal ma w sercu Arsenal, jeżeli
zależy mu na tym, żeby ten klub się rozwijał, to powinien dostrzec chociażby aktualne miejsce w tabeli klubu, który prowadzi. Siedząc przy Rafale, nie będę udawał, że znam Ligę Angielską od podszewki, no bo jej nie znam. No ale gdy kupuję przegląd sportowy i patrzę na szóste miejsce Arsenalu, to mam wrażenie, że wygląda to gorzej niż ostatnie w tabeli miejsce Sunderlandu. To nie powinno mieć miejsca w żadnej chwili. Rafał, umowa Arsena Wengera kończy się latem. Z klubu żadnych wieści nie ma. Nikt nie zajmuje stanowiska. Nie jesteś zdziwiony tą sytuacją? Tak, właściciel klubu Amerykanin Stan Kroenke, ba w ogóle przydomek milczącego Stana, bo on rzadko się odzywa, rzadko się pokazuje, na trybunach też trudno go zobaczyć. To jest dla niego problem, chociaż ja wcale nie jestem przekonany, że on już wie, że powinien pożegnać Arsena Wengera. Musimy też pamiętać o tym, że bo kibice domagają się trofeów i rzeczywiście w ostatnim czasie, za kadencji Wengera, tych trofeów za dużo nie było, bo choć zdobywali dwa razy Puchar Anglii, to jak się okazuje, ten puchar już nie jest tak prestiżowy dla fanów, bo oni chcą tylko mistrzostwa kraju albo zwycięstwa w Lidze Mistrzów. No a tych Arsen Wenger od dłuższego czasu nie zapewnia. No w Lidze Mistrzów raz grał w finale, raz grał w finale Pucharu UEFA, przegrał. Puchary w ogóle mu nie służą, bo jakby w Monaco też grał w finale i też przegrał ten finał. Pamiętajmy, kiedy to było, Rafał. Tak, tak, to było bardzo dawno, oczywiście. Tylko że cały czas ten Arsenal 20 sezonów z rzędu gra w Lidze Mistrzów. Cały czas jest nad odwiecznym rywalem w tabeli, czyli nad Tottenhamem. To co mają dopiero myśleć właśnie w Tottenhamie. Ci kibice też są podzieleni. Wprawdzie sondaże wskazują na to, że więcej teraz jest za tym, żeby Arsen Wenger odszedł, ale też i potrafią kibice wynająć samolot, który lata z transparentem Arsen nie odchodź, potrafią transparenty wywiesić na trybunach Arsen, jesteśmy twoimi dłużnikami do końca życia i tak dalej, i tak dalej. W ciebie wierzymy, tak, tak. Tak, i też Stan Kroenke, właściciel Arsenalu, musi pamiętać o tym, że klub to nie tylko trofea, to także finanse, a te finanse dzięki Wengerowi on ma. On wybudował stadion, bo cały czas Arsenal grał w Lidze Mistrzów i zarabiał. I ta Liga Mistrzów to ogromne pieniądze. I też patrzy na Old Trafford Stan Kroenke i widzi, co się dzieje w tym klubie po odejściu Sir Alexa Fergusona. Tam zdarzyło się, że Manchester United w ogóle nie zakwalifikował się do europejskich pucharów. Tam zdarzyło się, że grał tylko w Lidze Europy. Zatem to jest problem zastąpić trenera, który pracuje w klubie około 20 lat. Poza tym klub to nie tylko drużyna, to są też pracownicy administracji. Jeżeli Arsenal już bez Wengera nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, no to niewykluczone, że trzeba będzie ciąć pensję, niewykluczone, że trzeba będzie zwalniać ludzi. A jeżeli się nie zakwalifikuje z Wengerem? To się może zdarzyć, no ale nie przypuszczam, że... 20 sezonów, Rafał, tak? W pierwszej czwórce. Tak, tak. 20 sezonów z rzędu, tak jest. O ile te początki to była kapitalna robota Wengera, on zmienił sposób patrzenia Anglików w ogóle na futbol, zorganizował pewne rzeczy, zajął się akademią, zajął się systemem szkolenia, zajął się odżywianiem, zajął się praktycznie wszystkim. Arsen Wenger w pewnym momencie to był Arsenal Londyn, a Arsenal Londyn to był Arsen Wenger, ale to trochę tak, tak jak z małym dzieckiem. No, dziecko ma rok, dwa, potrzebuje tej jednej konkretnej opieki, ale przychodzi taki moment, że dziecko ma już 18 lat, 20, jest już odchowane i być może rodzice nie powinni się do wszystkiego w tym momencie wtrącać. Wspomniałeś o tym, że ostatnie lata to Arsenal cały czas w czwórce. Mam, Rafał, wrażenie, że gdybyście razem z Andrzejem Twarowskim dostali kiedyś szansę poprowadzenia Arsenalu w dobrym składzie osobowym, to też pewno Arsenal w tej czwórce by się znalazł pod warunkiem, że trenerem przygotowania fizycznego byłby Marcin Rosłoń. Tak, tylko że teraz w Anglii nie mamy już do czynienia z top 2, top 3 czy top 4. Jest 6 zespołów bogatych na tyle, by wygrywać mistrzostwo kraju. Tak, to są mniej więcej te same pieniądze. To nie jest takie proste. To są mniej więcej te same pieniądze w czołówce. Więc może problemem Wengera jest to, że on szkoleniowo jest słabszy niż ci nowi, czyli Conte i Guardiola. Bo doszło dwóch nowych trenerów w tym sezonie do Premier League.
I oni są na ten moment, no Conte to już na ten moment, dobrze, odjechał. Dobrze, że wspomniałeś na ten Jurgen moment. Jurgen Klopp to też była zupełnie nowa wartość dla ligi angielskiej. Ale jeszcze przed chwilą ten Klopp był ze swoim Liverpoolem w tabeli za Arsenem Wengerem. To się po prostu wszystko zmienia. Inaczej może będziemy oceniali no nie samego Wengera, ale sytuację w tabeli we wtorek, w środę po kolejnych spotkaniach, bo tam te różnice wcale nie są aż takie duże, choć przed chwilą powiedziałem o tych 7 punktach straty, no ale ze względu na te różne zaległości ta tabela jeszcze nie oddaje wszystkich tych aktualnych możliwości wszystkich zespołów. Wojtek, twoim zdaniem Arsene Wenger zostanie w Londynie? Niestety zostanie, ale zgodzicie się ze mną, że kuriozalna jest sytuacja, bo z tego co zdołałem wyczytać między wierszami, to już jest pewne, że Wenger będzie pracował w Arsenalu w przyszłym sezonie, ale czeka na odpowiedni moment, żeby o tym poinformować. Na Boga, no przecież to są jakieś jaja. Ja myślę, że decyzje na temat przyszłości Wengera jeszcze nie zostały podjęte, że wszyscy czekają na zakończenie sezonu, na to jak potoczą się losy kanonierów w Pucharze Anglii, w którym tak jak wczoraj grali z Manchesterem City, tak w półfinale zmierzą się z tym samym Manchesterem City. No i jak zakończy się rywalizacja o top 4, myślę, że tutaj pośpiech nie jest wskazany i Stan Kroenke czeka, ale pewnie decyzję będzie podejmował razem z Arsenem Wengerem. Brakuje konkretów decyzyjności na Emirates. No i jeszcze jest ważne, co z Sanchezem, co z Ozilem, bo to są też tak kluczowi piłkarze, że no, może ich odejście mieć wpływ na to, co dalej z Arsenem Wengerem. Jedno pytanie, Rafał. Czy jest możliwe, że obaj wymienieni przez ciebie piłkarze uzależniają pozostanie w Arsenalu od tego, czy Wenger zostanie, czy nie, ale powiem przewrotnie, czy liczą być może na to, że Wenger odejdzie i wtedy na pewno zostaną? Nie podejrzewam piłkarzy o to, by tak bardzo zależało im na Wengerze, im bardziej zależy na nowych kontraktach i znaczących podwyżkach. Wiedzą, że takowe dostaną w innych klubach. Arsenal jest klubem, który nie płaci aż tak dobrze jak Chelsea, Manchester City czy Manchester United. To też jest jakiś problem klubu z The Emirates, bo dla te największe gwiazdy chciałby zarabiać no, jeszcze więcej, choć przecież na nic nie powinny narzekać. Być może i Ozil i Sanchez pójdą śladem Lukaku, który powiedział rzecz odważną, że on odchodzi, kocha Everton, bardzo lubi Liverpool, ale chce wygrywać trofea. On chce grać o tą najwyższą stawkę, a na ten moment Arsene Wenger swoim piłkarzom nie gwarantuje nawet ćwierćfinału Ligi Mistrzów i do Mistrzostwa Anglii też mu jest bardzo daleko. Tego dotyczyła moja ostatnia wypowiedź. Piłkarze po kilku latach gry na najwyższym poziomie w topowych ligach Europy mają już zabezpieczenie finansowe, tylko niewielu z nich jest niewolnikami swoich agentów. Oni potrzebują zrobić sobie fotę, selfie, zapełnić wtedy, gablotę. Kiedy trzymają, zapełnić gablotę. Trzymają trofeum w ręku. Kto będzie pamiętał piłkarza, który przez całe życie zajmował 4. miejsce w lidze angielskiej? Ten piłkarz będzie czuł się niespełniony, gdy będzie kończył karierę. Tak, cieszy się Sanchez, że jest liderem, jeśli chodzi o prostopadłe podania w Anglii, ale co za tym idzie? Wątek Premier League puentujemy konkursem. Uwaga, słuchamy. Mario was good fun. I could write a book of 200 pages of my 2 years in interview with Mario, but the book would be not a drama. The book would be a comedy. I remember one in Kazan. We went to Kazan in the Champions League. And in that match, I had all my strikers injured. No Milito, no Eto. I was really in trouble, and Mario was the only one. Mario gets a yellow card in minute 42, 43. So when I go to the dressing room at halftime, I spent, I would say, 14 minutes of the 15. I was spending 14 minutes speaking only for Mario. Mario, I cannot change you. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction. Mario, please. Minute 46. No way. Red card. No way.
Waszym zadaniem jest zgadnąć, o kim mowa. Do wygrania są dwa kupony do sklepu Ergol o wartości 250 zł każdy. Zasady są proste, kto pierwszy, ten lepszy. Odpowiedzi udzielamy tylko w wiadomościach prywatnych. Delikatna podpowiedź, tym piłkarzem na pewno nie jest Mario Engels. Panowie, to już jest koniec, no prawie koniec naszej audycji. Chciałbym was jeszcze zapytać o książki. Co teraz czytacie, ewentualnie co moglibyście polecić, bo znajomi mnie pytają. Po lekturze Króla Szczepana Twardocha czytam Morfinę Szczepana Twardocha. Czyli zarazicie Król Szczepan Twardoch. Mhm. Michał Wrobiesz też czytał Króla. A ja modlę się za Owena. Kapitalna pozycja, cegła ponad 700 stronicowa, ale czyta się pięknie, zmusza do refleksji, zmusza do zastanowienia się nad samym sobą. Na pewno czas spędzony z tą książką to nie jest czas stracony. Rafał Nachorny i Wojciech Jagoda byli dziś z nami. Dziękuję wam, panowie. Dziękujemy. Pięknie, do usłyszenia. Do usłyszenia. Serwisy SoundCloud oraz YouTube. Tam znajdziecie nasze audycje, natomiast wszystko o transmisjach w sportowej części serwisu kanalplus.pl. Na koniec nutka, czyli coś świeżego, ciekawego ze świata muzyki elektronicznej. Po długich naradach uznaliśmy, że właściwym wyborem będzie utwór Shears japońskiego duetu Tomohiko Togashi Takahiro Eguchi w remiksie 8-track. Bartosz Gen, dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień punktualnie o 9:00, a teraz muzyka.